Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Jest z Wami Agata Ciechanowska i zapraszam na kolejną audycję Operacji Styl. Mam dzisiaj przyjemność poprowadzić pierwszą audycję wprowadzającą w cykl rozmów w ramach współpracy Radia Pryzmat i Antykwariatu Abecadło razem z właścicielem antykwariatu, panem Antonim Stomporem. Dzień dobry pani Agato, dzień dobry wszystkim w studio i przed odbiornikami. Razem z panem Antonim witamy naszych dzisiejszych gości, pana doktora Michała Piętniewicza oraz Michała Klimczyka, znanego pod pseudonimem Szyszkodar. Dzień dobry państwu, dobry wieczór, bardzo mi przyjemnie, miło być gościem. Cześć, tutaj Szyszkodar, hej. I myślę, że warto zacząć od poznania gości. Zaczniemy rozmowę z panem doktorem Michałem. Jak poznał pan antykwariat Abecadło? O, to była długa historia już z perspektywy lat i taka fajna, barwna. Poznałem Antoniego jako student, zawsze lubiłem czytać książki. I on miał takie małe stoisko niedaleko hali targowej. No i potem się przeniósł gdzieś tam dalej, jeszcze dalej i w końcu powstał z tego taki większy antykwariat. A w zasadzie ja jestem tu z takiej przyczyny, bo tak się zaczęło kiedyś, kiedy zmarła Wisława Szymborska, że Antoni wpadł na pomysł, on na takie spontaniczne pomysły wpada czasem, bo złożyło się, że napisałem do tygodnika Nowy Czas w Londynie, który już nie wychodzi, artykuł o Wisławie Szymborskiej i Antoni powiedział, no to słuchaj, no to zróbmy, jak napisać artykuł, to zróbmy spotkanie poświęcone pamięci Wisławy Szymborskiej. Wtedy był zaproszony profesor Ligenza. Myśmy się bardzo spinali, bo żeby to wszystko wyszło jak trzeba, ale też nie do końca bardzo, bo rzeczy toczyły się swoim naturalnym torem, z takim dużym też luzem, nawet nonszalancją. No i to spotkanie było bardzo udane. Atmosfera antykwariatu na Ditla już wtedy była bardzo sprzyjająca. Tak, to była taka atmosfera wspólnoty, spotkań, powiedzmy ludzi czytających, myślących, lubiących rozmawiać, lubiących dyskusję. No i dyskusję o literaturze przede wszystkim, ale nie tylko o sztuce, również i innych dziedzinach życia. No i tak to się zaczęło, że antykwariat stał się takim miejscem spotkań kulturalnych. Już jest jakoś wrośnięty na mapie Krakowa. Tam odbywały się między innymi spotkania z tak znakomitymi gośćmi, jak wybitny scenograf Kazimierz Wiśniak, Puzał Żyle, Piwnicy pod Baranami, wybitny poeta Adam Ziemianin, znany wszystkim z piosenek Michał Zabłocki. No a potem to były takie spotkania, które miały w tle dzielnice Zwierzyńca, były związane ze Zwierzyńcem. Było też spotkanie poświęcone Jerzemu Harysymowiczowi, o którym opowiadał Adam Ziemianin. A potem te spotkania jakby już teraz też trwają pod znakiem takim, że skupiamy się bardziej na duszy ludzkiej, na psychice, zapraszamy wybitnych psychologów, psychiatrów i rozmawiamy o tym, co też jest dolegliwością jakoś współczesnych czasów, czyli rozmaite kryzysy psychiczne, traumy, bo ludzie czasem często po prostu nie wytrzymują tak zwanego ciśnienia i temu też poświęcamy uwagę, więc zaczęło się tak niewinnie, a jakby już antykwariat jest takim silnym miejscem kulturalnym w Krakowie. Czy mógłbyś, Michale, coś powiedzieć o tym muralu i o tym, jak się poznaliśmy? No właśnie, Antoni się dowiedział, chyba w internecie wypatrzyłeś, że zrobiłem ten mural. Miał troszkę na celu tak jakby promować moją działalność, bo na co dzień opiekuję się książkodzielnią. Tak jakoś napisał do mnie, zaczęliśmy gadać, no a że jest fanatykiem książkowym, to szybko złapaliśmy jakiś taki wspólny temat. Tego czasu chyba sobie pomagamy, wydaje mi się. Czasem mnie ktoś pyta, na czym polega współpraca z antykwariatem, a to jest stricte jakieś właśnie taka przyjacielska, życzliwa jakaś pomoc. Czasem po prostu, nawet jeśli chodzi o dźwiganie książek, że nie jestem w stanie poradzić sobie sam z jakimś odbiorem większym książek, to dzwonię do Antoniego i mi pomaga. Albo czasem Antoni dzwoni, mówi, że słuchaj, nie dam rady sam. Czy dasz radę mi pomóc? No i wtedy jadę i dźwigamy razem. A w jakich miejscach w Krakowie znajdują się te budki z książkami? Dużo tutaj możemy zawdzięczać, dużo takich budek Zarządowi Zieleni Miejskiej. Dość dużo ich stoi właśnie w tych parkach kieszonkowych, które stawiają. No ale są też w Parku Ratuszowym, jest na przykład cała szafa na książki na wzgórzach Krzesławickich. Jest otwarta biblioteczka. Są też ludzie, którzy sami jakoś wychodzą z taką inicjatywą. Zresztą dużo ludzi pisze do książkodzielni, czy ja mógłbym gdzieś jakąś postawić. I wtedy tłumaczę, że no większość tych,
które stoi, no to stawiała jakaś instytucja z miasta, a dowiadują się o niej tylko dlatego, że po prostu postanowiłem rozwozić te książki, robię takie akcje promocyjne, że właśnie jadę rowerem do książkodzielni, tam pakuję ile się da, no i zawożę później do jakiejś takiej budki, żeby pokazać, że jest taka i gdzie ona jest. Na rynku łagiewnickim są 3, no w parku dębnickim mnóstwo jest, naprawdę. Wkrótce ma stanąć na ulicy Kościuszki w pobliżu antykwariatu Becadło. No, umówiliśmy się z Antonim, że wybuduję mu 2 przed antykwariatem, bo często do mnie dzwoni, czy chce jakieś książki do książkodzielni, a ja nie mam czasu ich odbierać, to powiedziałem, że mu postawię budkę przed antykwariatem, żeby tam zostawiał. Czym zajmuje się pan na co dzień? Na co dzień działam w 2 stowarzyszeniach. Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich, gdzie jestem w zarządzie, i Stowarzyszeniu Otwórzcie Drzwi, w ramach którego pracuję jako sekretarz w czasopiśmie Dla Nas. To jest czasopismo dla osób chorujących psychicznie i ich rodzin. A Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi przeciwdziała jakby takim stereotypom związanym z chorobą psychiczną, czy ona jest. Po prostu zajmujemy się edukacją, też badaniami tych chorób, rozmowami o rozmaitych kryzysach psychicznych. Ja sam doświadczyłem takiego kryzysu, więc wiem, co to jest. Oprócz tego prowadzę swój kanał na YouTubie Lektury z Biblioteki Osiedlowej. To jest kanał poświęcony książkom z rozmaitych dziedzin, bo to jest i literatura, i krytyka literacka, i dziedziny psychiatryczne, i duchowość, tutaj przede wszystkim duchowość chrześcijańska. Ostatnio został mi wręczony dyplom na forum psychiatrii środowiskowej eksperta Cogito. Wręczała mi ten dyplom profesor Dominika Dudek, wybitna psychiatra. To jest dyplom, który uprawnia do prowadzenia działalności edukacyjnej i medialnej na rzecz osób chorujących psychicznie, więc mam jakby takie 2 tryby działania. Jeden tryb to jest ten tryb właśnie, nazwijmy go zdrowotnym, takim dbania o zdrowie psychiczne, a drugi tryb to jest tryb literacki, no bo tu jakby jestem najbardziej kompetentny z racji mojego wykształcenia. Ale teraz jakby czytając książki skupiam się bardziej, badam tak troszkę po amatorsku i intuicyjnie język. Czym on jest, czym jest komunikacja. Jako że sam jakby uczęszczam na terapię, też zastanawiam, jak język funkcjonuje podczas terapii, takiej rozmowy z psychologiem. Dochodzę do różnych wniosków, między innymi takiego, że bardzo często różnych rzeczy nie mówimy. I w zasadzie większej ilości rzeczy nie mówimy. Ona jest zepchnięta do takiej sfery nieoficjalnej, kloacznej. No i tak zastanawiam się nad mechanizmami tego języka, jak on działa w tej interakcji, bo moja teoria jest taka, że w zasadzie prawdziwa rozmowa to jest rozmowa sokratejska, czyli że ktoś, w tym momencie nadawca komunikatu czy prowadzący rozmowę konferencjer, wydobywa jakby taką sokratejską metodą położniczą z rozmówcy te najlepsze rzeczy, albo i najgorsze czasem, bo Sokrates czasem wydobywał i te najgorsze rzeczy, za co dostał wyrok. Prowadząc też bardzo dużo spotkań, jest Stowarzyszenie Psarzy Polskich w Bibliotece Kraków, bo prowadzimy z Jadwigą Maliną taką audycję Peron Literacki, gdzie omawiamy rozmaite wiersze uczestników Peronu Literackiego. Tak właśnie działam w różnych rejestrach języka i język jest dla mnie zagadką, tajemnicą. O języku przecież bardzo namysł nad, bardzo istotny nad językiem przeprowadza też Wiesław Myśliwski, który kiedyś powiedział, że chłop we wszystkim zniewolony, w jednym był wolny, czyli w języku. Dla mnie język jest takim synonimem wolności i jego w miarę świadome używanie. Czym są dla pana książki? No, dla mnie też to jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że dla mnie to było tak, że od dziecka fascynowała mnie po prostu sztuka sekwencyjna. Ja chyba tak nie kategoryzuję samych książek, tylko po prostu fascynuje mnie opowiadanie historii. I to jest, tak naprawdę robiliśmy to już chyba 40 tysięcy lat temu w jaskini Lascaux z malowidłami naściennymi i też spisujemy właśnie niektóre historie, które chcemy sobie opowiadać w postaci książek, ale robimy też komiksy, robimy filmy animowane, robimy spektakle teatralne i ten sposób właśnie komunikowania się historiami mnie jakoś fascynował i to, że
był kiedyś jakiś autor, który miał w głowie jakąś historię, którą zależało mu, żeby przekazać światu i tak bardzo mu zależało, żeby ją spisać, no to teraz ciężko mi się pogodzić z tym, że na przykład jakaś właśnie taka historia, która była spisana, była wydana, bo ktoś inny uwierzył, że warto ją wydać, że na pewno trafi do większego grona odbiorców, teraz na przykład może wylądować na śmietniku, czy może iść na makulaturę, dlatego właśnie jakoś się staram w tej książkodzielni troszkę ratować jej i znajdować może jeszcze ich innych, nowych odbiorców, czytelników. A dlaczego Szyszkodar? A Szyszkodar to jest taka troszkę długa historia. W książce Przewodnik po Krakowie chyba profesora, świętej pamięci profesora Michała Rożka, to jest taki historyk sztuki, bardzo lubię jego książki o Krakowie i właśnie tam wyczytałem, jak Stanisław Wyspiański troszkę od początku zainscenizował pochód dla Ikonika. No i spodobało mi się, bo byłem przekonany, że pochód dla Ikonika to jest jakieś pradawne święto, a tu się okazuje, że ledwo ma 100 lat i pomyślałem, że też jestem artystą, też jestem z Krakowa, także wymyślę swoje święto i będę obchodził je tak długo, aż ludzie zaczną myśleć, że jest prawdziwe. No i wymyśliłem takiego ducha leśnego Szyszkodara, na którego cześć dawno temu obchodzono szyszkielniki i sadzono drzewa, palono ogniska, obdarowywano się szyszkami. Wierzono, że szyszka to jest symbol szczęścia, płodności, obfitości, łask i dobrobytu i właśnie ofiarując ją komuś, życzy się właśnie tego wszystkiego, życzy się po prostu szyszkiego najlepszego. Czy era książki może minąć, czy kiedyś możemy przestać czytać? No ciekawe pytanie. Ja nie jestem przekonany, że to kiedykolwiek nastąpi, bo choćby to jest optymistyczne, może to jest taki wniosek, taki kontrowersyjny, ale bardzo popularne są kawiarnie. Zawsze jest pełno ludzi w kawiarni, ludzie lubią się spotykać. No a skoro się spotykają, to lubią sobie coś opowiedzieć. No wiadomo, że jak się siedzi w kawiarni, no to na razie nic innego nie wynaleźli poza takim językiem, który znamy. Więc jakby ta tendencja do opowiadania historii jest jakby przyrodzona człowiekowi. Tendencja do... To są głównie historie o własnym życiu, o własnych doświadczeniach. Nie każdy od razu jest w stanie ubrać to w taką narrację literacką, ale niewątpliwie każda opowieść jest już jakąś narracją. I jeżeli popularne są kawiarnie, a kiedyś na przykład były bardzo popularne choćby w dwudziestoleciu i później kawiarnie literackie, czy w Młodej Polsce Jama Michalika, czy w dwudziestoleciu Gałka Muszkatułowa na przykład, gdzie Piper się spotykali ci właśnie awangardziści, to dzisiaj jest tradycja takiej kawiarni literackiej, artystycznej w Krakowie, choćby jest to kawiarnia vis-a-vis. No takie gromadząca pewne środowisko intelektualne, które czuje pewne porozumienie, które czuje pewną wspólnotę. Oczywiście wydaje mi się, że teraz te środowiska, przynajmniej w Krakowie, krakowskie, można rozpoznać też między innymi po tym, do jakiego kto miejsca chodzi, do jakiej kawiarni, czy właśnie do jakiego antykwariatu, czy do jakiej księgarni na przykład też, prawda? W sumie czy tak nie było zawsze, chociaż na przykład czytałem relacje choćby w takiej książce o Piperze, że kiedyś spotkanie literackie gromadziło o wiele większą ilość osób niż teraz. Teraz to przychodzą głównie zaprzyjaźnieni z autorem uczestnicy spotkania. Kiedyś to była bardzo liczna publiczność i było bardzo duże zainteresowanie literaturą. Trudno mi w tym momencie powiedzieć, dlaczego jest taka sytuacja paradoksalna, że z jednej strony jest kryzys czytelnictwa, a z drugiej strony jest jakby inflacja, czyli bardzo dużo książek się drukuje i no jest taka sytuacja paradoksalna. Nie wiem, czy jest jakieś wyjście, że bardzo dużo ludzi chce opowiedzieć swoją historię, jednocześnie chce, żeby ją przeczytano, a jakby odbiorców z tych historii jest coraz mniej, bo co odbiorca, to okazuje się inna historia i to jest takie trochę zapętlenie. No i zadaniem krytyka literackiego jest wydobywanie tych historii, które są jakby takimi brylantami i które są rzeczywiście bardzo ciekawe, no bo jednak no tu też są pewne hierarchie, zawsze były w literaturze, że no jeden potrafi bardziej zajmująco opowiadać, drugi mniej, no potem się rozpoznaje klasę pisarza. No co będzie dalej, to nie wiem, ale wydaje mi się, że dopóki będziemy się spotykać i rozmawiać, to będziemy czuli potrzeby opowiedzenia. Znakiem rozpoznawczym jednego z naszych gości jest tęczowy rower. I chciałabym tutaj nawiązać do największej w Polsce mapy rysunków rowerem. I że co to takiego jest, bo to jest bardzo intrygujące. No więc zajmuję się też tym
Z tego, co się orientuję, to chyba w Polsce jedynym artystą GPS. Robię największe rysunki w Polsce, właśnie wykorzystując aplikację do rejestracji trasy. Jeżdżę rowerem głównie po Krakowie, ale też czasem w różnych innych miastach mi się zdarza. I z wykorzystaniem aplikacji rejestruję swoją trasę i w taki sposób powstaje właśnie jakieś właśnie rysunki albo napisy, co też w pewnym sensie popularyzuje, mam nadzieję, czytelnictwo, no bo ostatnio bardzo popularne się zrobiły rysunki, które wykonałem dla Muzeum Komiksów. I się dowiedziałem przy okazji, że właśnie, co było bardzo miłe, że wielu ludzi dowiedziało się, że istnieje taka instytucja w Krakowie właśnie dzięki tym rysunkom. A co przedstawiają te rysunki? W tej serii zrobiłem znak Batmana, znak Supermana, smoka wawelskiego, którego można sobie, tą trasę można sobie ściągnąć, wgrać na telefon, przejechać samemu. Jest dostępna u mnie na blogu Wiatr w Prychach. I co? I napis Muzeum Komiksów. W sumie zacząłem od napisu. No, także różne. Lubię mocno muzykę heavy metalową, także 6 czerwca napisałem Slayer albo Acid Drinkers, to jest taki zespół z Poznania, pierwszy mój zespół, w którym jakoś się tak zaczynałem fascynować. Napisałem Star Wars 5 maja, narysowałem Wielką Pszczołę 20 maja na Dzień Pszczoły Międzynarodowy. Prawdopodobnie w tym roku jubileuszowym powstanie wielki napis antykwariat, aby co było. No to będzie wyzwanie. Na służbie ludzi i dla dziedzictwa tych ludzi i dla przyrody. Może to jest taki niebanalny sposób popularyzacji jeżdżenia na rowerze, czyli znów to dbanie o środowisko, ale też jak zrobię taką trasę, po której powstanie napis albo rysunek, no to coś zostaje potem, prawda? Jest to znów jakaś historia, którą opowiedziałem. To nie jest tak, że przejechałem coś i zrobię kilka zdjęć, ale tak naprawdę każdy może zrobić takich kilka zdjęć, prawda, bo nie wiem, bo był na kopcu Piłsudskiego albo pojechał rowerem, prawda. No to takich historii jest mnóstwo. Już wcześniej, Michał, ty wspominałeś o tym, że niektórzy opowiadają historię dobrze, niektórzy nie aż tak dobrze i może nie trzeba się zagłębiać we wszystkie historie wszystkich ludzi, którzy pojechali na kopiec Piłsudskiego. Ale jeśli ja mam jakieś historie do powiedzenia, no to w ten sposób są jakoś lepiej utrwalone i właśnie takie pozytywne, no. Krzesanie w ludziach tej pozytywnej energii, jakieś takie odrywanie ich od codzienności, od jakiejś takiej właśnie szarówki. Mam nadzieję, że to też jakoś właśnie wpływa inspirująco na krakowian. Ja tylko dodam, że w naszym cyklu, który rozpoczynamy dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Książki, jak również Fundacji Miasto Literatury i Miasto i dzięki wsparciu Miasta Kraków, mamy takie zalecenie dla każdego czytelnika: czytanie minimum kilka minut rano i wieczorem, sięganie po mądre i przyjemne lektury oraz po dobrą poezję. I wiemy, że to może mieć właśnie taki dobry, zbawienny charakter na różne problemy, ale do tego też zalecamy właśnie kilkuminutową praktykę pisania. Na przykład rano zadanie sobie pytania, co jest dla nas ważne naprawdę w tym dniu, albo w ogóle, co jest dla nas ważne w życiu, i odpowiadanie sobie na to. I to może być według nas, ale też według ekspertów, bardzo terapeutyczne odpowiedzenie sobie na pytania.